Pierwszy przykład, producent opakowań kartonowych, który osiąga przychód w wysokości 3,9 miliona złotych przy kosztach 3 milionów złotych, w związku z tym osiąga dochód 900 tysięcy złotych. I zobaczmy, co nam tutaj z tego wychodzi. Taki przedsiębiorca po Polskim Ładzie traci bardzo wyraźnie. Możemy sprawdzić dla niego również ryczałt przy działalności wytwórczej i też warto również dla takich firm sprawdzić, szczególnie przy firmach handlowych i przy firmach produkcyjnych, a nuż okaże się, że ten ryczałt ma sens. Tutaj nie ma, choć różnica nie jest bardzo wyraźna. Wystarczyłoby, żeby te koszty były troszeczkę mniejsze, i okazałoby się, że ryczałt jednak ma sens. Dlatego mówię, sprawdźmy każdorazowo, albo pomyślmy przynajmniej o tym, czy ten ryczałt nie będzie się tutaj jednak opłacał. A skala podatkowa nie jest to zaskoczeniem, nie ma sensu. Natomiast popatrzmy, czy takiej osobie opłacałaby się spółka z o.o. I znów patrzymy w tym momencie wyłącznie na wartości nominalne, na kwoty. Są oczywiście inne plusy, także minusy spółki z o.o. i to wszystko warto mieć z tyłu głowy. Wyobraźmy sobie, że taka osoba nie pracuje w tej spółce na zasadzie wykonywania żadnych usług specjalistycznych, ale zarządza, wypłacamy mu wynagrodzenie w wysokości 120 tysięcy złotych. Produkcja jest na nieruchomości wspólnika, którą udało nam się wcześniej wyjąć ze spółki jawnej albo wyłączyć z jednoosobowej działalności gospodarczej, także możemy ją teraz wynajmować. Oczywiście będzie pytanie, co z ukrytą dywidendą, choć jak zestawimy sobie koszty wynajmu z zyskiem brutto spółki, no to wychodzi nam, że tutaj nie powinno być tego problemu. Zresztą te przepisy, o czym też już mówiłem, będą zmieniane. Przyjmujemy roboczo, że spółka jest na 9% stawce podatkowej, co wcale nie musi być oczywiste, jeżeli na przykład przekształciliśmy wcześniej spółkę jawną w spółkę z o.o., wtedy tracimy 9% CIT. Przyjmujemy również, że wypłacamy z tej spółki 186 tysięcy złotych. No, jak sobie to dodamy do tego wynajmu i dodamy sobie jeszcze do wynagrodzenia wspólników, otrzymujemy 450 tysięcy złotych i załóżmy, że taka osoba po prostu przyjęła takie, no właśnie, założenie, że wypłaca połowę zysków. I przy takich założeniach i 9% stawce podatku otrzymujemy drastycznie niższy podatek. Jeżeli przez pierwszy rok po przekształceniu, czy nawet 2 lata w różnych przypadkach, też o tym mówiłem, będziemy zmuszeni do 19% stawki podatku, nadal ta spółka może mieć dla nas sens. 196 tysięcy versus 225 po Polskim Ładzie na podatku liniowym. A zyskujemy zabezpieczenie, łatwość w obrocie, sukcesji, sprzedaży, dopuszczania inwestorów, no ale przede wszystkim to bezpieczeństwo, więc warto jest taką formę rozważyć. A zobaczmy, co by było, jeżeli skorzystalibyśmy u takiego przedsiębiorcy ze estońskiego CIT. Zwracam uwagę, że tutaj przy przekształceniu spółki, na przykład jawnej w spółkę z o.o., nie tracilibyśmy niższego podatku przyznanego niejako w przepisach estońskiego CIT. Załóżmy, że znowu wypłacamy 120 tysięcy członkowi zarządu oraz ta spółka wynajmuje nieruchomość i przyjmijmy, że nasz wspólnik wypłaca sobie te 186 tysięcy złotych. No to obciążenie podatkowe jest już tutaj w porównaniu do tych pierwszych wariantów zdecydowanie niższe. To jest 77 tysięcy złotych. Przypomnę, 196 na spółce z o.o., która musi w klasycznym systemie płacić te 19% po przekształceniu, nie mówiąc już o podatku liniowym 238 tysięcy. Jeżeli by tak miało być, o co zawsze trzeba oczywiście zapytać przedsiębiorcę, że on właściwie w ogóle tych zysków nie musi wypłacać w takiej kwocie dywidendą, bo wystarczy mu 264 tysiące złotych rocznie na życie, to nagle okazuje się, że ten podatek robi się wręcz symboliczny na poziomie około 4-5%.
Oczywiście pytanie jest takie, czy nam CIT estoński przysługuje, no ale w takiej firmie martwiłbym się przede wszystkim tym, czy są tam pracownicy. Przy firmie produkcyjnej, która produkuje za 3 miliony 900, prawdopodobnie tych trzech pracowników uzbieramy. Więc już tutaj przy takiej firmie widać bardzo wyraźne oszczędności związane z CIT-em estońskim.